Koniec XIX wieku to dla Katedry Płockiej ważny czas. Mieliśmy tu wybitne postaci wśród duchownych. Na początku biskup Nowodworski, którego piękny pomnik wyrzeźbił Pius Weloński, ten sam, który robił stację Drogi Krzyżowej później na Jasnej Górze wraz z architektem Stefanem Schillerem. A Stefan Schiller przybył do nas na początku XX wieku. Wtedy biskupem był starszy Kaspar Borowski, a po nim biskupem został Szembek Józef Elizeusz ze Słupowa Hilary Szembek. To on rozpoczął przebudowę Katedry Płockiej. Biskup późniejszy, błogosławiony obecnie, arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, objął diecezję właściwie w 1910 roku. A biskup Przelążek, jak wiemy, tu w tej świątyni przyjął swoje święcenia kapłańskie i jako profesor, a potem rektor seminarium duchownego, często tu był w tych kluczowych momentach dla katedry, kiedy powstawały nowe ołtarze. Te w nawach bocznych to ołtarz świętego Stanisława Kostki, ołtarz Serca Jezusowego i dwa ołtarze, które powstały już za czasów, kiedy biskup Przelążek był biskupem. Jeden upamiętniający arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego przedstawia biskupa Stanisława, męczennika. Za jego czasów powstała diecezja płocka w wieku XI. No i wreszcie ołtarz świętej Tereski, którą bardzo ukochał biskup Przelążek. To najnowszy, można powiedzieć, ołtarz z XX wieku, który przy tej wielkiej przebudowie katedry zaistniał w tej świątyni. Polichromia katedry. Od początku XX wieku wiadomo było, że trzeba będzie kogoś znaleźć. Początkowo do tego dzieła był zaangażowany Józef Mehofer, ale po różnicach zdań z biskupem Szembekiem ostatecznie polichromię zrealizował Władysław Drapiewski. Pomagał mu Nick Brysier. Wybór okazał się dość dobry, ponieważ ta polichromia z biegiem lat nabiera poniekąd blasku i jest coraz bardziej doceniana. A pan Drapiewski zostawił tu po prostu swoje serce. Malował tu dość długo, ponieważ był też internowany w czasie I wojny światowej, a i po II wojnie światowej przyszło mu uzupełniać niektóre sceny. Wśród dużych scen, które są nad nawami bocznymi, mamy Jezusa, który naucza. W tle widać Wisłę oraz Wzgórze Tumskie od 2018 roku, wpisane już jako pomnik historii. I właśnie na Radziwiu, po drugiej stronie Wisły, w Płocku, Jezus naucza, a ci, którzy go słuchają, to księża. Wśród nich właśnie jest ksiądz Przelążek, ksiądz Adolf Przelążek, późniejszy biskup. Mamy też w naszej katedrze posadzkę w prezbiterium, która pamięta te czasy, czasy święceń biskupich. Można powiedzieć, że z początku XX wieku wielu absolwentów Akademii Petersburskiej, w tym arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski i wielu księży, odegrało niebagatelną rolę tu. Również biskup pomocniczy naszej diecezji, biskup Leon Wetmański, wraz z biskupem Antonim Julianem zostali zamordowani w niemieckim obozie w Działdowie. Dziś już są błogosławionymi.